Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Przygotujcie drogę Panu. Kiedy po zimowych deszczach palestyńskie drogi stawały się nieprzejezdne, król wysyłał swojego sługę, aby szedł drogą, którą ten miał zamiar podróżować i aby wzywał mieszkańców okolicznych wiosek i miast do podjęcia się trudu naprawy dróg. Wiosenna naprawa dróg stała się już niemal powszechnym w Izraelu rytuałem. Lecz w dzisiejszej dobrej nowinie nie chodzi o wyręczanie drogowców ich pracy, ale o coś bardziej poważnego i trudniejszego. Droga w Biblii jest synonimem ludzkiego życia. Kiedy słyszymy wezwanie do naprawy drogi i do prostowania naszych ścieżek, musimy je rozumieć jako wezwanie do nawrócenia. Taka też była misja Jana Chrzciciela, owego głosu wołającego na pustyni. Jan jest sługą Boga, posłanym, aby wzywać ludzi do naprawy wszelkich ubytków w swoim życiu. To wezwanie jest szczególnie ważne dziś, w czasie Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście Pana. To nie Jan zmieniał ludzi. On tylko był głosem, który wzywał i wzywa nadal każdego z nas do porzucenia wszystkiego tego, co niszczy nasze życie, co sprawia, że w nim pojawiają się kolejny, dziury, a może nawet śmiertelnie niebezpieczne urwiska. Przygotowanie tej naszej drogi i dostosowanie jej do królewskich standardów Chrystusa jest wymogiem Jego przybycia do nas. Wczytujmy się w dobrą nowinę, aby poznać, jak budować swoje życie, co mamy czynić, aby droga naszego życia spełniała najwyższe standardy wymagane przez Boga wobec ludzi. Przygotujmy drogę na przyjście naszego Pana.